Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go. Jest niedziela, a jak jest niedziela, to magazyn piłki kobiecej. Przejmujemy stery na kanale sportowym przez najbliższe kilkadziesiąt minut o Lidze Mistrzyń, o Ekstralidze, także o reprezentacji Polski kobiet. A w studio witam moich gości. Nadia Stanowicz, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Asia Tokarska. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry paniom, bardzo miło mi panie gościć. Nadia tutaj już od dłuższego czasu oczekiwała naszego zaproszenia, doczekała się i dzisiaj też chcemy od Nadii tutaj kilka ciekawych informacji wyciągnąć. Asia, bo to jest wakacyjnych, w ogóle... słuchajcie, są wakacje. No. Nadia, wiadomo, pochodzi z pięknego kraju, jakim jest oczywiście Czarnogóra. Więc jak ktoś chce na wakacje Zatoka jechać, Kotorska, to, te sprawy. To odsyłamy do Nadii po informacje. Tak, to jest jeden z powodów, dla których Nadię tutaj zaprosiliśmy, ale ja bym chciał zacząć jeszcze w ogóle od czegoś innego, bo Nadia to jest w ogóle ciekawy przypadek zawodniczki, która w bardzo młodym wieku przyleciała do Polski. Nadia, ty miałaś 14 lat, jak z Czarnogóry przeniosłaś się do Polski. Mało tego, przeniosłaś się tutaj właściwie sama. Tak, no zgadza się. Tak jak już mówiłam wcześniej, no ja tam u siebie w Czarnogórze trenowałam od 6 do 14 roku życia z chłopakami, więc to już jakby przychodził ten okres, że nie można dalej kontynuować, więc trzeba po prostu było wybrać, co dalej, jak dalej. Zdecydowałam się tutaj na wyjazd. Oczywiście to nie była łatwa decyzja, ale jak się wybrało to, to trzeba było iść za tym. A czemu akurat Polska? Czemu akurat Polska? No nie wiem. Miałam menadżera po prostu, który był tam ode mnie z Czarnogóry. Sprowadzał dużo zawodników wtedy do Widzewa, bo wtedy Łódź Widzew. Po prostu tak, to była taka szybka decyzja, że tak powiem. Myślę, że z perspektywy czasu nie mam czego żałować. Bardzo się cieszę, że tak się zdecydowałam. No ale obawy musiały być. Rodzice na pewno mieli obawy, puszczając 14-letnią córkę do kraju oddalonego jednak tak. Kawałek drogi. Oczywiście, że tak. Myślę, że to na pewno była nie jedna rozmowa i na pewno nie krótka rozmowa. Na pewno to te rozmowy były i trochę trwały, ale jakby końcowa decyzja jednak należała do mnie, bo to ja jakby decydowałam, co dalej chcę robić. Wybrałam granie, wybrałam piłkę, więc... A ile się uczyłaś języka, kiedy zaczęłaś mówić płynnie po polsku? Szczerze przyznam, że trochę mi to zajęło. Tam na pewno potrzebowałam trochę więcej czasu. Po jakimś tam czasie już rozumiałam większość rzeczy, ale tak, żeby właśnie nauczyć się tak rozmawiać, czytać, pisać po polsku, to trochę zajęło, ale tak myślę i nie najgorzej, bo po 4 miesiącach, 5 to już to ogarnęłam, tak. Zdolna dziewczyna. Oczywiście po prostu. Nie aż tak dobrze, ale... Ale z biegiem czasu to na pewno już lepiej. Jestem przekonany, że wiele osób jakby nie wiedziało, że pochodzisz z Czarnogóry, to mogłoby się nie zorientować po twojej wypowiedzi. Tak jest, właśnie tak jest, bo czasami ja z kimś rozmawiam albo coś, to właśnie mówią, że no nie da się wyczuć. Mhm. Asia, ty kojarzysz jeszcze takie zawodniczki, które trafiały w tak młodym wieku do Polski i zostawały tutaj rzeczywiście tak długo jak Nadia? Nie kojarzę. To jest rzeczywiście wyjątek, ale no... Nadia, nie żebym ci to jakoś słodziła, ale ja bym sobie właśnie życzyła, żeby piłkarki z zagranicy, jak przychodzą do polskiej ligi, to żeby wnosiły duże jakości, a Nadia się na tyle zbudowała, że dzisiaj gra w czołowym polskim klubie, więc no, tak to powinno wyglądać. Zdecydowanie, no i też asymilacja bardzo płynna, tak jak powiedzieliśmy z tym językiem. Ty mówisz, żebyś sobie tego życzyła, ja bym sobie życzył, żeby mistrzynie Polski trochę dłużej grały w eliminacjach do Ligi Mistrzyń niż tegoroczny mistrz. Wiemy, że TMS, MS Łódź nie zagra na pewno w fazie grupowej. Szkoda, bo ten mecz z Anderlechtem to była taka podróż kolejką górską i niestety meta była bardzo nisko. Zaczęliśmy z wysokiego C, bo przypomnijmy, prowadzenie 2-0. Naprawdę dużo momentów niezłej gry, no ale ta druga połowa to już zdecydowanie zabrakło pary, zabrakło doświadczenia, zabrakło umiejętności. Jak ty oceniasz w ogóle ten występ TMS MS-u w tym pierwszym meczu, który no de facto zamknął drogę do fazy grupowej? Znaczy taki mecz o dwóch obliczach, bo chyba się ze mną zgodzicie, bo oglądaliście to spotkanie, że w momencie, kiedy było 2-0 dla SMS-u, to nikt by chyba nie powiedział w tym momencie, że to się skończy 2-3, bo to spotkanie wyglądało w ten sposób, że SMS
miał jeszcze sytuację. Tak, Kopińska przecież miała 100%, jeszcze przy 1-0. W pierwszej połowie to w ogóle no, ja byłam bardzo pozytywnie zaskoczona tym, jak SMS wyglądał. Oczywiście mówiliśmy o tym tydzień temu, że to mistrzynie Belki są faworytem, ale też wspominaliśmy o tym, że to nie jest jakaś potęga, żeby była jasność, bo to nie jest klub, który występuje na tych dalszych etapach Ligi Mistrzyń, jeżeli sobie spojrzymy na poprzednie sezony. Stąd no, nasze oczekiwania były takie, że liczyliśmy tak... A nuż się tam coś dobrego podzieje i trzeba powiedzieć, że no, toczyło się to dobrze, aż można powiedzieć nawet, że zaskakująco dobrze. No, szkoda tych ostatnich 30 minut, bo tam się rzeczywiście wszystko posypało, ale też, żeby była jasność, widać było dużą kulturę w grze w ostatnim właśnie tym fragmencie meczu, gdzie te gole zaczęły padać. Tutaj widzimy jeszcze obrazki z prowadzenia. Tutaj było 2-0 na początku drugiej połowy. Kapitalnie rozpoczęła się ta druga część spotkania dla mistrzeń Polski. Wtedy wydawało się, że awans do finału, gdzie no, mielibyśmy rywala, teoretycznie powiedzmy sobie szczerze, łatwiejszego niż ten Anderlecht. Wydawało się, że to wszystko jest na wyciągnięcie ręki, ale później dużo błędów w defensywie mam wrażenie, bo choćby ta sytuacja pokazuje też dużą bierność w defensywie. I dużą przewagę liczebną SMS-u w polu karnym, stąd bolał ten gol, ale tak jeszcze wracając do tego, jak wyglądało ostatnie pół godziny, no to wyszkolenie techniczne po stronie mistrza Belgii, to trzeba powiedzieć. Nadia, jak oceniasz, bo oglądałaś ten mecz? Tak, ja myślę, że tutaj przede wszystkim trzeba pochwalić Łódź za pierwszą połowę, bo jednak jak się tam patrzyło przed meczem, może nie zdecydowanym faworytem, ale jednak faworytem była drużyna z Belgii. A tutaj Łódź no, pokazała, że można grać, że da się, można grać z taką drużyną, że tak powiem, trochę niżej notowaną, no bo jednak drużyna z Belgii była. Tak jak powiedzieliście, no, w drugiej połowie myślę, że wkradała się trochę nerwówka, bo to już było widać, a to ciągnęło ze sobą dużo niedokładności i przede wszystkim też dużo błędów indywidualnych w linii obrony. Bo no, tak jak mówiliście, okej, Dominika Kombicka miała tą sytuację, nie tylko ona, więc ja bym tutaj tak nie atakowała akurat też tylko Dominiki, bo przy wyniku 2-0 do przerwy, to jestem takiego zdania, że już wychodząc na drugą połowę, to trzeba trochę mądrzej zagrać. Przede wszystkim linia obrony, no, były bardzo duże błędy, z czego też no, padły te trzy bramki. Więc myślę, że jeśli tutaj pójdziemy w stronę Dominiki Kąpińskiej i mówimy, że mogła strzelić, okej, mogła strzelić, ale... No ale przede wszystkim defensywa. No tak, ale jest też tak, błędy w defensywie tak, wynikały z tego, że tak, cała gra się tak, nie kleiła. Gabi Grzybowska po spotkaniu powiedziała, że im brakło po prostu pary i, tak, i to było widać. Tak, to jest też swoją drogą. Ja właśnie... Było widać w drugiej połowie, że drużyna z Belgii zagrała mądrzej, ale przede wszystkim była bardzo dobrze przygotowana motorycznie. Tak, no, myślę, że, tak, myślę, że to było widać, więc mam nadzieję, że to będzie taki sygnał do klubów z Ekstraligi, żeby jednak zwracali na to uwagę, bo wiadomo, zwracają, ale też chyba nie wszyscy. Myślę, że nie wszystkie kluby, więc myślę, że to powinien być taki sygnał właśnie do klubów, że to przygotowanie motoryczne naprawdę jest ważne w piłce. Tutaj też chcę pozdrowić właśnie swojego trenera od przygotowania motorycznego, bo musiałam już to zrobić, nie miałam okazji wcześniej, ale już tutaj serdecznie pozdrawiam. Ale pięknie tak retorykę pod te pozdrowienia ułożyłaś. Tak, było podprowadzenie dobre. Pozdrawiam serdecznie. Dołączamy się oczywiście do tych pozdrowień. No, tym bardziej boli ta przegrana, Asia, że gol stracony w 90 minucie, ten na 2-3. Myśleliśmy już o dogrywce, tak też myślały pewnie zawodniczki SMS-u, ale no, ostatecznie chyba wygrał zespół jednak dojrzalszy, bo ta druga połowa zwłaszcza no, pokazała, że to Anderlecht na papierze faworytem był, no i ostatecznie sprostał. Też takie ogłady w meczach na tym poziomie już europejskim, bo SMS jest zespołem niedoświadczonym, jeżeli spojrzymy na to chociażby, że piłkarki nie występują w kadrze, nie miały jako klub też okazji występować, no, stąd po prostu rzucało się to w oczy, że to nie jest tak, że jeden element zawalił, czy jedna piłkarka. Po prostu nie poskładało się wiele innych rzeczy, ale wiecie, tak myślę, że można całościowo mimo wszystko, pomimo odpadnięcia, pozytywnie ocenić ten występ. Jak sobie zestawimy z poprzednim sezonem i z meczem Nadia Waszym, to ja uważam, że to był mocniejszy przeciwnik dla mistrzyń Polski niż Ferencvaros dla ówczesnego mistrza Czarnych Sosnowiec. No i też dodajmy tylko, że dzisiaj jeszcze wygrana w tym meczu o trzecie miejsce 1-0 nad mistrzem Litwy.
Więc no takie zwycięstwo na pocieszenie, trzecia pozycja w tym turnieju eliminacyjnym jest, ale brak awansu do następnej rundy. Zgadzam się. Myślę, że to też, że odpadł jakby no świat się nie zawalił, tak? Myślę, że to jednak z perspektywy czasu można na to popatrzeć jako naprawdę dobrą lekcję, bo to nie jest tak, że one zagrały, nie wiem, bardzo słabo czy coś. Zagrały dobrze pierwszą połowę, no ale jednak w drugiej połowie wyszły, że tak powiem, takie no minusy, na czym oczywiście w przyszłości jest taki znak, że można popracować nad tym. Mhm. Więc myślę, że to jest na pewno dobra lekcja, a co do tych dziewczyn, jestem pewna, że niektóre z nich na pewno jeszcze wrócą do tej Ligi Mistrzyń. Tego życzymy. Mistrzynią Polski zwłaszcza. No szkoda Asia, natomiast no rzeczywiście takie małe plusiki widzimy. Jest chyba lepsza sytuacja niż przed rokiem, bo ja się zgadzam z tym, co powiedziałaś, że przed rokiem po tym meczu z Ferencvaroszem no mieliśmy bardzo, bardzo smutne nastroje. Nadia się uśmiecha, ale wtedy nam do śmiechu nie było. No nie, wtedy nie. Teraz ta sytuacja jest troszeczkę minimalnie lepsza, mimo podobnego rezultatu. I też myślę, że nauczka dla kolejnych mistrzów Polski, ktokolwiek by nie był tym kolejnym klubem, czy też kolejnymi klubami, które mistrzostwo zdobędą, właśnie żeby wyciągnąć lekcję z tego, że no ta motoryka, o której Nadia mówiła, to jedno, ale też to te umiejętności wyszkolenia indywidualne, bo ja się tej techniki będę czepiać, ale przyjechał mistrz Belgii, zespół nietopowy w Europie i widać było tą kulturę gry, która rzucała się w oczy, wiecie, przyjęcie kierunkowe, bujnięcie, ta piłka chodziła po tym boisku, przyjemnie się na to patrzyło, oczywiście na tle już zmęczonego mistrza Polski, bo to też oczywiście w pierwszej połowie tego nie było widać. To też musimy powiedzieć, że w momencie, kiedy SMS jeszcze miał tam paliwo w baku, no to miał przewagę, stwarzał sobie sytuację, bo Nadia mówi, że tu nie można jakby skupiać się na tym, że Dominika Kopińska nie wykorzystała sytuacji, bo ja bym poszła w drugą stronę, że SMS tę sytuację sobie stwarzał, więc no to jest na pewno plus, jeżeli chodzi o to. Łączymy się z Łodzią. Krzysztof Sędzicki, Telewizja Toja, jest naszym gościem. Witaj, Krzysiek. Dzień dobry. Pięknie za tobą maluje się ten obraz stadionu Łódzkiego Klubu Sportowego. Dzisiaj wynik korzystny dla mistrzyń Polski, no ale pożegnanie z turniejem eliminacyjnym. No cóż, no plusów można szukać w tym, to co mówił trochę trener Marek Chojnacki, że punkty do rankingu, że jakiś zastrzyk finansowy. No oczywiście nie taki, jak by sobie tutaj wszyscy życzyli, ale myślę, że fajna przygoda, taka europejska, właśnie zmuszenie trochę dziewczyn, które w większości po raz pierwszy muszą stawić czoła piłkarkom tego pokroju, żeby no jednak trochę więcej od siebie dały, bo trzeba powiedzieć, że czy to Anderlecht, czy nawet dzisiaj Gintra, SMS trochę zmusiły chyba do większego wysiłku niż w Ekstralidze się to zwykle dzieje. No właśnie, opowiedz nam o tym dzisiejszym spotkaniu. Nie było transmisji, więc ten, kto nie przyszedł na stadion, nie mógł go obejrzeć. Ty akurat wnikliwie obserwowałeś, co działo się w meczu z mistrzem Litwy. Spodziewałem się po tych pierwszych występach obu drużyn, że SMS raczej bez większych problemów sobie z Gintrą poradzi, ale się okazało, że tak naprawdę poza strzałem w poprzeczkę Gabrysi Grzybowskiej w pierwszej połowie, to takich klarownych sytuacji łodzianki za wiele nie miały. Wręcz to Gintra mogła prowadzić, gdyby nie Oliwia Szperkowska, bo tam parę razy się zakotłowało pod jej bramką. Ale w drugiej połowie trener Marek Chojnacki wprowadził już i Nadię Kryzyman, i Ernestinę Abambile, i zdjął Paulinę Filipczak też, bo dostała 45 minut dzisiaj od początku. To miało być takie trochę też pole doświadczenia dla tych młodych dziewczyn, dla Oliwii Domin, między innymi, która rozpoczęła w 11. No ale rzeczywiście ta gra dopiero ruszyła, jak pojawiła się, a jeszcze Klaudia Jedlińska weszła. I rzeczywiście, kiedy ta trójka się pojawiła na boisku, ta gra ofensywna ruszyła. Anna Rędzia, bardzo ładna bramka z dystansu, po strzale z dystansu. I tak naprawdę powinno być jeszcze wyżej, bo sama Rędzia miała jeszcze sytuację. Jedlińska za długo przekładała sobie piłkę, żeby uderzyć na bramkę, a była na piątym metrze już. Także to powinno być zwycięstwo bardziej okazałe. No ale jest 1-0 i właściwie chodziło o to tylko, żeby to chyba nie było dogrywki, bo przecież w środę Łodzianki grają w Bydgoszczy już. Powiedziałeś o dobrej postawie Oliwii Szperkowskiej. W tym pierwszym meczu też podobała nam się bramkarka SMS-u. Jeżeli mielibyśmy wyróżnić kogoś indywidualnie, no to jest takie nazwisko, które mnie przychodzi do głowy. Może ty masz jeszcze jakieś inne opcje? No widać było, że Ernestina Abambila to jest zawodniczka, która robi robotę. Dzisiaj jak jej zabrakło w pierwszej połowie, to ta gra SMS-owi nie do końca się kleiła rzeczywiście. No musi trochę popracować w odbiorze, musi też trochę te akcje uruchomić, napędzić. To przy tej całkiem momentami miłej dla oka grze, chociaż
ja powiem, że ten mecz z Anderlechtem był bardziej taki, cel uświęcał środki, tak powiem, że jak trzeba było zagrać faul, no to był faul. Dzisiaj też nie było za dużo ładnej piłki, ale Tina jest od zadań specjalnych właśnie po to, żeby jednak coś tam zablokować. No ja tutaj też wyróżniam Annę Rędzie, no bo raz, że bramki, dwa, że no, powiem tak trochę brzydko po piłkarskiemu, jeździła na czterech literach zarówno w meczu z Anderlechtem, dzisiaj może trochę mniej, ale no też sporo pracy włożyła w to, żeby SMS ten mecz wygrał. O 18:00 mecz finałowy, będziesz oczywiście obecny na tym spotkaniu, jakiego meczu ty się spodziewasz? A nawet się pochwalę, zostałem speakerem tego spotkania, także obowiązki za chwilę. No, spodziewam się, że Anderlecht jednak tutaj powinien sobie poradzić z drużyną z Kłopia, chociaż momentami w tym półfinale z Gintrą Kłopio wyglądało naprawdę fajnie i na tle, no widać, że to jest różnica klas też i jestem ciekaw, jak bardzo ta różnica zostanie zniwelowana w tym meczu, czy Anderlecht się nie zachłyśnie, bo zresztą trener drużyny z Belgii mówił, że w sumie nie spodziewał się, że jego zespół zagra tak słaby początek i stąd ten SMS. Też takie wrażenie mam, odnoszę wrażenie ja też, że SMS wypadł tak nieźle, ale no, wydaje mi się, że Anderlecht jako murowany faworyt powinien sobie poradzić. Nie wiem, czy do końca się zgadzam, że to jest jednak no powiedzmy drużyna, która jest zwykłym faworytem. Nie, to jest największy faworyt spośród tej czwórki, bo tam podsłuchiwałem trochę rozmowy w studiu. No, dla mnie to jest, byłaby niespodzianka, gdyby to nie ta drużyna wyszła z tego turnieju. A Krzysiek, wiemy, że tam od kilku dni na stadionie ŁKS-u jesteś, bo już nawet zacząłeś nocować. Powiedz nam, jakie są opinie tak na gorąco po tych kilku dniach ludzi związanych z SMS-em, działaczy, sponsorów, jak oni postrzegają to, co się wydarzyło w ostatnich meczach? No przede wszystkim bardzo ciekawa przygoda, wyzwanie potężne, organizacyjne, bo okazuje się, że naprawdę tutaj wiele rzeczy trzeba było dopiąć. No w ostatniej chwili też momentami, bo różne problemy się pojawiały. Ale myślę, że no też dla klubu to jest rzecz, która zaprocentuje, bo wiemy, że na SMS-ie też będzie jakaś tam modernizacja obiektu. No myślę, że nie pod Ligę Mistrzów, bo tam raczej Champions League nie zobaczymy, ale no tutaj dużo musiało się, że tak powiem, obyć z procedurami UEFA-owskimi, z terminami, z różnymi regulaminami, no ale warto podkreślić, że to jest ewenement na skalę chyba światową, że okej, organizatorem, klubem organizatorem był SMS, natomiast bardzo, bardzo dużą robotę wykonał sztab ludzi właśnie z przedstawiciele sponsora tytularnego, czyli z TME. Tu naprawdę dużo ludzi się kręci, którzy do tej pory no, też przy dużych eventach pracowali, ale niekoniecznie sportowych, więc dla nich to też była nowość. Krzysztof Sędzicki, prosto ze stadionu ŁKS-u. Bardzo dziękujemy, Krzysztof, za ten raport. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Cześć. Krzysiek za momencik będzie speakerem. Jeżeli ktoś jest w Łodzi, to tuż po zakończeniu naszego programu oczywiście powinien udać się na ten stadion, obejrzeć mecz finałowy, bo to jest na pewno coś innego, coś ciekawego, coś, czego ten stadion jeszcze nie widział. No i pewnie, ja myślę, że Anderlecht jednak. No, nie spodziewam się tutaj niespodzianki. Tak, myślę, że. Tylko, że trzeba założyć, że w kolejnej rundzie będzie niezwykle trudno, żeby przejść dalej. No właśnie, jak już mówimy o przechodzeniu dalej, to grały Polki także w eliminacjach w tej pierwszej rundzie, w tej właściwie w tych turniejach powiedzmy eliminacyjnych. Tak to wygląda na grafice Asia. No i tutaj raczej też ze słabym skutkiem. Trzeba, no, to trzeba update'ować występ Tani Pawolek, bo mimo wszystko mała niespodzianka, tego bym się trzymała, zwycięstwo dzisiaj Ajaxu i awans klubu z Holandii. 2-1, gol w doliczonym czasie gry, 45 minut Polki, więc odpadła nam kolejna Polka. Jeszcze dzisiaj Oliwia Woś, która dołączyła do tej grupy, bo tydzień temu jeszcze nie pokazywaliśmy jej na grafice, bo przejście do Zurichu nastąpiło w ostatnich dniach na ławce w pierwszym meczu. No zobaczymy, czy wywalczy docelowo miejsce w składzie, ale tu jest szansa na to, aby ten awans był, natomiast pozostałe Polki niestety odpadły, więc nie będziemy mieć zbyt dużej grupy naszych piłkarek w kolejnym etapie. Wspominaliśmy tydzień temu, że już Pajor, Kiedrzynek w fazie grupowej, Paulina Dudek dołączy z PSG na tym drugim etapie eliminacji. No chcieliśmy jak najwięcej naszych zawodniczek, no ale jak widać, no nie poukładało się tutaj dla nas najlepiej.
Dzisiaj też polski mecz. Kinga Kozak kontra Natalia Padilla-Bidas, wygrana zespołu ze Szwajcarii 1-0. Kinga Kozak 90 minut. Natalia zagrała też prawie całe 80, spotkanie. 84. Tak. Więc... to było spotkanie o trzecie miejsce, więc tutaj nie było już szans na awans. No może w kolejnym sezonie, wiemy, Natalia Padilla-Bidas z poprzedniej tej kampanii Ligi Mistrzyń miała okazję Serwet występować w fazie grupowej, ale tak się ułożyło, że na finiszu przegrała jej drużyna mistrzostwo Szwajcarii, stąd trzeba było wejść na tę ścieżkę ligową, która wiemy, że nie jest łatwa i odpadły mistrzynie, wicemistrzynie. Powiedziałaś liga? No to proszę bardzo. Zobaczmy komplet wyników dotychczasowych meczów tej drugiej kolejki Ekstraligi, bo wiemy, że nie w komplecie graliśmy, bo kilka spotkań przełożonych, między innymi Nadia Twoje, spotkanie, które zostanie rozegrane już we wtorek. Bardzo ciekawie zapowiadający się mecz Czarnych Sosnowiec z GKS-em Katowice, ale najpierw skupmy się na tym, co się wydarzyło. Górnik Łęczna pokonał Medyka Konin 4-0. Druga porażka Medyka już i w dodatku druga bez strzelonego gola. Orlen Gdańsk przegrywa ze Śląskiem Wrocław 1-2. Hydrotrag Radom w starciu z innym Beniaminkiem. No to jest wynik, którego ja się przynajmniej nie spodziewałem. Tak jednostronnego zwycięstwa drużyny gości. No i Pogoń Szczecin, która ostatecznie z UJ-em przegrała 1-2. Tutaj była ta inauguracja piękna w Szczecinie, bo komplet widzów, który mógł wejść na to boczne boisko Pogoni Szczecin, pojawił się, ale dzisiaj jednak wygrane zespołu z Krakowa. Oglądałyśmy z Nadią, jadąc tutaj, zatrzymując się na to, aby sobie zrobić przerwę na obejrzenie tego spotkania. No ja wam powiem, że jestem zaskoczona kompletem punktów AZS-u UJ-u, biorąc pod uwagę, że trudny wyjazd do Szczecina to jedno, no i zwycięstwo tydzień temu u siebie z GKS-em Katowice. No wspomniałeś o tym 6-0 Pogoni. Meczu Beniaminków, tak. To jest, Nadia, chyba też się zgodzisz, zaskoczenie bardzo duże. Duże zaskoczenie. No, ja też się nie spodziewałam takiego wyniku. Myślałam, że to nie będzie, tak jak tutaj powiedziałeś, nie będzie jednostronne spotkanie, a wynik na to wskazuje. Oczywiście tam chyba nie było transmisji, więc... A skrót był, tam były jakieś sytuacje dla gospodarzy. Była, nawet muszę wam powiedzieć, że tak dosyć licznie stawili się kibice w Radomiu na tym spotkaniu, bo przynajmniej z tego, co słyszałem podczas tej transmisji, ale no nie pomogły ten doping, show, bo tak to trzeba nazwać, jak się strzela 4 gole w meczu Magdaleny Sobal, to też warto podkreślić. Ciekawa zawodniczka, już o niej tutaj mówiliśmy. Tydzień temu mówiliśmy o tym, ja mówiłam, że biorę pod uwagę to, że może być kimś takim, kim była Kasia Białoszewska. 5 goli to jest wejście z buta do ligi. Tak trzeba ocenić. 5 trafień w 2 spotkaniach dziewczyny urodzonej w 2004 roku. Więc tam widać potencjał, ale jak to się ładnie mówi, spokojnie. Spokojnie będziemy oczywiście śledzić, monitorować jej występy, ale wiecie, Beniaminek Beniaminkiem, mówię o przeciwniku, ale te gole trzeba strzelić, więc fajnie zapunktowała. Tak, myślę, że mimo tego, że jest młoda, tutaj no, drugi mecz, 5 bramek, myślę, że to na pewno się chwali i na pewno na duży plus dla niej. To zdecydowanie. Wróćmy jeszcze do meczu, który otwierał tę kolejkę. Górnik Łęczna Medyk Konin. Pewne zwycięstwo Łęcznianek, jeszcze 4-0. No już powiedziałem, Medyk ma problem. Medyk przegrywa drugie spotkanie, nie strzela nawet gola. I to jest, no, to jest przede wszystkim, myślę, niepokojący aspekt dla zespołu z Wielkopolski. No, trzeba wziąć pod uwagę, że Medyk będzie w tej dolnej połówce, przynajmniej po tych 2 spotkaniach. Kibice mogą się niepokoić. Zobaczymy, jak będą Koninianki wyglądać w meczach z przeciwnikami niżej notowanymi, no aczkolwiek no, spotkanie w kolejce numer 1 było z Pogonią, która powiedzmy do potentatów ligowych jeszcze nie należy. Nie należy. Tak, można powiedzieć jeszcze. No ale tutaj to co mówisz, przekonywujące zwycięstwo, tam nie było w ogóle żadnych argumentów, jeżeli chodzi o Medyka. Natomiast Górnik pewnie tych sytuacji miał jeszcze więcej, mógł jeszcze wyżej zwyciężyć, aczkolwiek Medyk w końcówce też sobie tam stworzył jakieś okazje. Tak czy inaczej w Łęcznej myślę, że mogą być zadowoleni, bo też komplet punktów po 2 kolejkach, więc
Lider, na ten moment lider, oczywiście jeszcze swoje spotkanie w drugiej kolejce. Ale trudny wyjazd do Krakowa, więc to będzie taka weryfikacja za tydzień. Nadia, wy na pewno spoglądacie na wyniki Górnika Łęczna, to jest oczywiste, w Sosnowcu zawsze patrzy się na wyniki Łęcznej, a w Łęcznej patrzy się na wyniki Sosnowca, to jest rzecz, której nie da się ukryć. No ja to bym powiedziała może trochę inaczej, że my tutaj przede wszystkim patrzymy tylko na siebie. To jest oczywiste, tak. Więc skupiamy się tylko i wyłącznie na sobie, a co dalej, to zobaczymy. Mm-hmm. No ale spodziewasz się, że Górnik Łęczna będzie takim głównym waszym rywalem w walce o te najwyższe pozycje? Szczerze mówiąc, ja myślę, że tak, ale też myślę, że to jest dopiero druga kolejka, więc jest za wcześnie, żeby mówić cokolwiek. Tak samo w zeszłym sezonie było tak samo. Wiadomo, że Łęczna przegrała chyba pierwszy mecz, o ile dobrze pamiętam, wynikiem 5-0, dobrze mówię. Było coś takiego i z SMS-em, ale to tak, tam było na początku sezonu. Tak, no mówię, na początku każdy tam zaczął skreślać Górnik Łęczna, a no jednak okazało się inaczej. Więc myślę, że oczywiście to się chwali, że tak zaczęły, że dwa pierwsze spotkania wygrały. Mają 6 punktów, ale zobaczymy jak dalej. To, że to jest druga kolejka, to trochę ratuje Orlen Gdańsk, Gasia, bo też po dwóch kolejkach 0 punktów, 2 porażki zespół z Gdańska, tym razem przegrana ze Śląskiem Wrocław. Ważne zwycięstwo Śląska Wrocław na wyjeździe dalekim przecież dla piłkarek z Wrocławia. No ważne, bo tam mimo wszystko po tych wzmocnieniach jakieś oczekiwania się wzmożyły w stosunku do tego, aby ta pozycja w tabeli była wysoka. Oczywiście nikt tam jakoś przesadnie głośno tego nie komunikuje, ale oczywiste jest to, że w momencie, kiedy sprowadzają kilka uznanych zawodniczek ligowych, no to chcą zająć miejsce wyższe niż w poprzedniej kampanii ligowej. Takie zwycięstwo, które mógł jednak w końcówce Orlen im zabrać, bo po tym golu na 1-2 to tam się widać było, że wkradła duża nerwowość. Śląsk miał sytuację w pierwszej części spotkania. Były tam okazje, aby strzelić więcej goli, ale koniec końców mogło się to różnie dla wrocławianek skończyć. No, mają komplet punktów, dla nich dobrze o tyle, że nie punktowały w kolejce numer 1, więc tu tak spokojniej mogą podejść do kolejki numer 3. Zdecydowanie. Mamy kulisy z tego spotkania. Obejrzymy sobie, co wydarzyło się w takim bardzo telegraficznym skrócie. Mecz AP Orlen Gdańsk, Śląsk Wrocław. Już teraz i za momencik wracamy. Będą łezki dzisiaj? Będą, na pewno. Ciężko. Będą łzy na pewno. Na razie nie ma jeszcze, ale czuję, że będą. Jula z Plocią tyle lat. No, zleciało. Łezka będzie trochę wokół dzisiaj? No już była ostatnio i teraz na pewno też. A jak wspominasz? Bardzo miło. Plocia była od drugiej ligi, nie? Tak. No, to było. To były czasy. Ale fajnie, że zostaje w klubie i dalej będzie szkoliła następne pokolenia. Chciałam powiedzieć tylko, że jak przyszłam na pierwszy trening, to Aneta mnie od razu tak super przyjęła i to bardzo było bardzo miłe. I pyta się mnie, jesteś kimś spokojną obozie? Mówię, no z tobą. No i tak się zaczęła nasza przyjaźń. No a Aneta to moja kompanka z lewej obrony, więc lewa strona, zawsze się musi ze sobą trzymać. Ja mogę powiedzieć, że tak ze mną zaopiekowała jak mama i bardzo do mnie dba. No ale no już tylko tygodnie, no i tyle, ale tak to naprawdę chciałabym jej bardzo podziękować za to, że tak mnie wzięła pod skrzydła i cały czas się mną opiekowała przez ten okres. Co to za kartki? Miałyśmy takie zadanie na spotkanku od Madzi, żebyśmy napisały właśnie, co myślimy na temat danej osoby. Oczywiście w kontekstach sportowych, ale nie tylko. Na przykład tu mamy Klaudię Słowińską. Dobre i mocne strony. Kreatywna, pracowita, pomocna. Ja to pisałam, bo poznaję swoje pismo. No podrywa tu napisane. Nie możesz się ode mnie odczepić. Chodź. Duża drużyny? Nie, bombowa jakaś. No, ty jesteś bombowa. Jestem bombowa. Ania, you need to translate. To kim? Okej. To jest oto? To jest tutaj. I knew that one. Automatyczna. Very good.
Flocia, mój mistrz. Trenerka Aneta to chyba była twoja pierwsza trenerka, co? No. I jaka jest trenerka? Fajna. Cię zapytali, kto jest twoją idolką i co powiedziałaś? Trenerka Aneta. Czyli, to jest twoja, czyli trenerka Aneta to jest twoja ulubiona piłkarka? Tak. Ja chciałam bardzo Anetce podziękować za wszystko i trzymam za nim kciuki i może kiedyś będzie mnie trenować. Aneta Bloczka nasze WWD uczyła w sezonie 2016-2017 z klubem przeszła drogę od drugiej ligi do Ekstraligi. Jej rola w Apolle Gdańsk nie kończy się, będzie nadal prowadzić zawodniczki z drużyny młodzieńcze U13. Bloczka, dziękuję. Za chwilę początek spotkania składał zespołów. Sentymentalnie w Gdańsku Aneta Plocka zakończyła karierę piłkarską. Ładne obrazki na koniec. Fajne pożegnanie. Fajne pożegnanie. Takie, jakie tak jak powinno się być. Robić. Tak. Mecz, który... Co nadaje? Chciałeś mówię dodać? Zdecydowanie. Zdecydowanie. Tak. Ale ty jeszcze nie kończysz kariery. Zobaczymy. Dobra, tajemniczo, tajemniczo. Pogoń Szczecin, AZS UJ, to spotkanie dzisiejsze, o którym sobie już dwa słowa powiedzieliśmy. Zatrzymałbym się przy nim z kilku względów. Powiedzieliśmy o tym, że dobra frekwencja, bo blisko 700 kibiców przyszło na to boisko właściwie, boczne Pogoni, a więc właściwie komplet, tyle ile mogło przyjść, tyle przyszło. Byli też, wiem, że zawodnicy z męskiej Pogoni, choćby Jean Carlos, robili sobie tam zdjęcia nawet w przerwie z kibicami, ale to fajne, że te sekcje się wspierają. Chciałbym to widzieć nie tylko na meczu otwarcia, Asia, ale także podczas tych kolejnych spotkań domowych Pogoni. Żeby utrzymać frekwencję, to jest ważne, ale też myślę, że wyniki za tym, właściwie przed tym muszą iść czy razem, o, to by było, myślę, dla Pogoni optymalne i trzeba życzyć ludziom w Szczecinie, kibicom, piłkarkom, działaczom i tak dalej, żeby ten stadion się dla nich zrobił za mały, bo to by było, myślę, optymalne dla wszystkich. Wiemy, że są plany, aby spotkania Pogoni były na głównym obiekcie za jakiś czas i myślę, że jak kibice będą licznie przychodzić, to, no to będzie na to okazja, szansa, więc dla ligi to by było naprawdę fajne, więc no, wynik dzisiaj nie dojechał, to jest niewątpliwie dla Pogoni, dla tego klubu minus, ale no, to co już mówiłam wcześniej, trzeba pogratulować AZS-owi UJ-owi, bo dzisiaj no, w sytuacji nawet oceniając to spotkanie miał więcej, tam był Nadia, że tych okazji dla AZS-u było kilka. Jedna taka naprawdę świetna interwencja Natalii Radkiewicz, piłkarki, którą Nina Patalon powołała do kadry, debiutantka, więc no, AZS UJ zaskakuje. Ale dodałbym tutaj jeszcze pięknego gola z rzutu wolnego. Na boiskach Ekstraligi te gole bezpośrednio z rzutu wolnych to nie jest taka oczywistość. Emilia Zdunek dzisiaj naprawdę przymierzyła znakomicie. W końcu gol z rzutu wolnego. Doczekałaś się. Jest, czekam i czekam. Mało tych goli pada, naprawdę. Więc tak. Mało, dobrze. Ale już jak wpadnie to Nadia, ale mówiłaś mi, że ćwiczysz te wolne. Ile będzie goli w twoim wykonaniu z rzutów wolnych w tym sezonie? Słuchamy. Nie wiem. Nie chcę obiecywać. Ale dawaj jakąś nie chcę obiecywać tak i potem nie spełnię tego, więc no nie wiem. To ci wyciągniemy najwyżej. No, chociaż 2-3. No to powiedzmy tak 2. Dobra, 2. Postaram się. Okay. Oczywiście, jeśli będą te wolne. Asekuracyjnie. Po tej stronie, tak. Asekuracyjnie 2 gole. No, będziemy tak, rozliczać. Żeby się zabezpieczyć tutaj. Nadia, ty też obserwujesz, jak ta Ekstraliga się rozwija, jak takie duże marki jak Pogoń Szczecin też wchodzą w polską piłkę kobiecą i to jest krok zdecydowanie w dobrym kierunku, bo widzimy, że no, sama marka jednak przyciągnie kibiców na obiekt. Tak, myślę, że to jest duży krok i myślę, że taki projekt naprawdę bardzo fajny. Oczywiście to będzie szło coraz lepiej i w górę. Zobaczymy, jaki sezon będzie miała. Mam nadzieję, że to dobrze jakby zadziała na nich, że doda im trochę skrzydeł, że tak powiem.
Dzisiaj trzeba przyznać, że mecz nie po ich myśli, bo jednak jak oglądałyśmy, to jednak ten Kraków trzeba tutaj pochwalić. Naprawdę mi się drugi mecz, drugie zwycięstwo jest naprawdę na duży plus. Tym bardziej, że zagrały moim zdaniem no dobre spotkanie, też miały naprawdę o wiele więcej tych sytuacji. Tym bardziej w drugiej połowie, na samym początku, myślę, że takie trzy, które powinny się zakończyć właśnie bramkami. Zdecydowanie. No, czekamy na to, co będzie działo się dalej. No też pamiętajmy o tym, że w Pogoni było dużo zmian, więc tak, to też, tak, też trzeba wziąć poprawkę, że ta liczba nowych piłkarek, które wskoczyły do jedenastki, jest na tyle duża, że to trzeba na spokojnie poukładać. To też jest taki czas, że no, ale też potrzebuję trochę zgrania ze sobą. Myślę, że jednak jak no, nie wszystkie dołączyły tak samo do klubu, tam no, były chyba trochę opóźnienia, więc no, potrzebne jest trochę czasu, żeby to wszystko razem się zgrało i żeby to wszystko razem tworzyło taką fajną pulę. Nadia, ty już się skupiasz na tym, co się wydarzy we wtorek. Mecz derbowy właściwie, derby regionu pomiędzy wami województwa. A GKS-em Katowice. Województwa. Celowo nie powiedziałem Śląska, wiesz. Jestem czujny. Jakiego meczu spodziewasz się we wtorek? Ja myślę, że na pewno będzie fajny mecz do oglądania dla kibiców. Na pewno to będzie trudne spotkanie i dla nas, i dla GKS-u, bo jednak wiemy, że te mecze derbowe rządzą się swoimi prawami. I zawsze jest ciekawiej. Zobaczymy. Nadia już tak po polsku mówi, że nauczyła się tego. Już tych frazesów słynnego, nawet tak, się nauczyła. Już to jest opanowane nawet. No powiem ci, że jak już nam mówisz, że derby się rządzą własnymi prawami, to jest, znaczy, że już w kraju jesteś naprawdę długo i w piłce nożnej tak. Też bardzo długo. Asia, ty jakiego meczu się spodziewasz we wtorek? Bo to mam takie same odczucia. Jak małe hicior się nam szykuje być może. Tak, tak. GKS Katowice bardzo dobry w ofensywie i bardzo przeciętny w defensywie. No słaby, no bo ta liczba goli straconych w meczu z UJ-em, no to może mocno niepokoić sztab szkoleniowy. Więc jestem ciekawa, jak... jeszcze są wyciąganie wniosków, Nadia. Magiczne wyciąganie wniosków. Kolejne powiedzenie, które się u nas często stosuje. Zobaczymy, jakie wnioski wyciągnie sztab szkoleniowy GKS-u Katowice w kontekście tego, jak ten zespół wyglądał w defensywie, bo tam jest dużo do poprawy, a wiemy, że w Sosnowcu piłkarze, które no, mogą tam pomieszać w ofensywie, jest dużo, więc no tak, ma być hit i myślę, że jest na to duża szansa. Liga Top. Trzy zawodniczki, które wyróżniamy po tych meczach weekendowych. No, Emilii Zunek powiedzieliśmy, mamy planszę, za chwilę pewnie wskoczy. Bo za rzut wolny Emilia Zunek musi wylądować w Lidze Top, bo tych goli z wolnych jest za mało i jak padają, to je wyciągamy. Oby przyszedł taki czas, że nie będzie, że będzie tyle tych bramek. Że nie będą na nas robić wrażenia. Już, tak. O Magdzie Sobal też już mówiliśmy. Cztery gole, no to zamyka temat. I ja wam powiem jeszcze jedną rzecz, bo obejrzałam skrót z tego poprzedniego meczu Pogoni ze Sportisem i tam Magda strzeliła bardzo ładnego gola, więc jest 5 trafień na koncie. Klaudia Miłek i powiem dlaczego. Nie, że te tam 2 gole. To jest dziewczyna po 3 poważnych kontuzjach kolana, po zerwanych więzadłach. Nadia, znasz Klaudię, bo miałyście okazję występować wspólnie w GKS-ie Katowice. Wiesz, ile przeszła, więc fajnie, że pozbierała się, bo myślę, że wiele piłkarek czy piłkarzy by po takiej liczbie poważnych kontuzji dałoby sobie spokój, a Klaudia wróciła i ważne gole, więc myślę, że czas będzie działał na jej korzyść i jest taka szansa, że będzie ważnym ogniwem Górnika Łęczna w bieżącym sezonie. Chciałaś coś dodać? Zgadzam się. Nie, no, ja tutaj oczywiście się zgodzę, bo tak jak tutaj mówimy, nie każdy się zawsze pozbiera po takich kontuzjach. Myślę, że tutaj Klaudię na pewno trzeba pochwalić i na pewno duży plus, bo jakby wyszła z tego i zaczęła pokazywać, że tak powiem, swoje najlepsze strony, a wierzę w nią, że to dopiero jest jej początek taki. Myślę, że ten sezon może należeć do udanych. I ma za sobą Klaudię Lefeld, tak, która daje takie piłki, takie asysty, że no myślę, że tu trzeba Klaudii życzyć, żeby już było bez kontuzji, żeby czerpała z tych
asyst tych zagrań od Leffelt. To żeby zakończyć wątek Ekstraligi, jeszcze zapowiedź trzeciej kolejki, tej ostatniej przed przerwą na reprezentację, bo za momencik porozmawiamy także o kadrze. Tym bardziej, że znamy już powołania, ale najpierw jeszcze ta trzecia kolejka. Nadia, szukamy waszego spotkania. To będzie mecz na wyjeździe z Beniaminkiem, który jest w dobrej formie, jak się okazuje. Tak, zgadza się. Jedziemy do Trzewa. No, tak jak mówiłam też wcześniej, no, na razie to się skupiamy na tym meczu wtorkowym przede wszystkim, bardzo ważnym, ale co do tego meczu w Trzewie, to wiemy, że to też jest Beniaminek, ale to wcale nie oznacza, że to spotkanie będzie łatwe, bo to też nam pokazało spotkanie w Radomiu. Myślę, że żadne spotkanie już w tej lidze nie należy do łatwych i z żadnego boiska łatwo się nie wywiedzie komplet punktów, więc zobaczymy. My przede wszystkim patrzymy tylko na siebie, wiemy jaki mamy potencjał, jaką dobrą drużynę. Myślę, że jeśli tylko poprawimy skuteczność w ataku, bo stwarzamy tych sytuacji naprawdę dużo. Jeśli tylko poprawimy skuteczność, to ja jestem spokojna o każdy mecz i o każdy wynik. Przechodzimy do reprezentacji, drugie panie, bo tak jak powiedziałem, po tej trzeciej kolejce będzie granie już kadrowe. Jeszcze eliminacje trzeba dograć, jeszcze dwa mecze pozostały. Zobaczmy sobie na listę powołanych zawodniczek. 23 zawodniczki powołane przez selekcjonerkę Ninę Patalon. Asia, chcesz się jakoś odnieść do tych nazwisk? Ja myślę, że najlepiej jak się selekcjonerka odniesie, to jedno. Wiemy, że kontuzje tutaj były istotne przy tych powołaniach. Wiemy, że wypadła Achcińska, wypadła Kasia Kiedrzynek. Tak, Kiedrzynek, Grzywińska, więc no tutaj to niewątpliwie miało wpływ. No, nie ma nikogo z SMS-u, no ale to już zapytamy Ninę Patalon, co jest powodem. No jak pytałeś, czym się odniosę, no to tak jakbym miała kogoś szukać, kogo mi brakuje, no to Dominika Kopińska, to tak, to mhm. Tak mój typ, jeżeli chodzi o braki. Okay. Tylko no, też zobaczmy za kogo i tu już by trzeba było się zastanawiać, nie? Trochę roszad by trzeba było zrobić. Tak, chciałabyś uzyskać informację od selekcjonerki? Proszę bardzo, tak się składa, że jest z nami selekcjonerka reprezentacji Polski, Nina Patalon. Dzień dobry, Nina. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Nina, przysłuchujesz się tym naszym dywagacjom, także na temat reprezentacji. To najpierw zapytam ciebie, jaki jest status tych kontuzjowanych zawodniczek, bo wiemy, że rzeczywiście no, takiego super komfortu nie miałaś. Nie możesz skorzystać z kilku ważnych nazwisk w tej reprezentacji. To fakt, ale muszę przyznać, że od początku kwalifikacji sytuacja jest podobna. Od pierwszego meczu z Belgią we wrześniu do teraz tych już dwóch ostatnich. To nie chodzi o to, że się przyzwyczailiśmy, że ktoś do tego wypada, że ktoś wypada w każdej jak gdyby kolejce, ale pewnie mamy już też swoje przemyślenia i z jakimś doświadczeniem wiemy, jak reagować. No bo przecież przypominając sobie, właściwie w każdej kolejce kluczowe ogniwa nie pojawiały się z różnych powodów. We wrześniu była to Kasia Kiedrzynek, Karolina Klabis, wtedy obie złamały akurat palec u ręki. W październiku była to nieobecna Ewa Pajor i Kasia. W listopadzie znowu mieliśmy cztery już nawet z tej wyjściowej jedenastki nieobecne. Czyli to jest tak po prostu konsekwencja jak gdyby tego, że tych piłkarek jest naprawdę mało, są w jakiś sposób eksploatowane i te kontuzje też muszą być w przypadku naszej reprezentacji w jakiś sposób wkalkulowane w to, co się dzieje. I nie jesteśmy w żaden sposób zaskoczeni, ale wiadomo, że też chcielibyśmy, żeby było łatwiej, bo lepiej jest mieć problem bogactwa niż w jakiś sposób za każdym razem szukać rozwiązań. No ale ja też wychodzę z założenia, że jeżeli przyjęliśmy coś długoterminowego, to mamy możliwość ogrania, dania szansy, zobaczenia, czy ktoś na tym poziomie międzynarodowym nam się sprawdzi, a kto zupełnie nie lub musi czekać na swoją szansę. I tak muszę wam powiedzieć sama szczerze, że robiliśmy takie podsumowanie. Ja dopiero patrząc na te liczby widzę, że w kwalifikacjach powołaliśmy 40 zawodniczek. To wbrew pozorom nie jest mało.
No rzeczywiście, te problemy zdrowotne naszych kadrowiczek na pewno nie ułatwiają działania selekcjonerce Asia, bo co zgrupowanie, to coś się działo właściwie i teraz no, tak samo jest, bo przecież mówimy Kasia Kiedrzynek, mówimy Ada Achcińska, mówimy Gabriela Grzewińska, mówimy Zofia Buszewska, więc to są takie pierwsze cztery nazwiska, które pewnie by się znalazły w tych powołaniach. Taka specyfika sportu. No, zawsze są kontuzje praktycznie i to nie tylko u nas, a właściwie wszędzie, więc no, trzeba się nauczyć z tym żyć. No, takie jest już życie. Nina, dopytam o powołanie, a konkretnie o brak w kadrze piłkarek SMS-u. Co jest, może, co jest powodem, to może nie do końca to dobrze ujęłam. Która piłkarka była najbliżej? Co, ja przysłuchiwałam się też temu, co mówisz, więc na pewno jest lista rezerwowa również stworzona i z racji tego, że jeśli spojrzycie na powołania i na cały nasz przód ofensywny, to w tej, można powiedzieć, pierwszym takim rzucie powołań no, nie zmieściła się ani Dominika Kopińska, ani Ania Rędzia, które w jakiś sposób, ja je zawsze biorę pod uwagę w powołaniach, ale dzisiaj mam świadomość tego, że chociażby analizując mecze, czy wcześniejsze, chociażby ten ostatni z Islandią, wiem w jakiej roli chociażby Dominika się odnajdzie, a w jakiej na pewno nie będzie funkcjonowała. Z racji tego, że mamy napastniczek w tej chwili nawet trzy potencjalne. Do tego dochodzi ewentualnie jeszcze przesunięcie na te dwa mecze Martyny Wiankowskiej wyżej, która również ofensywnie będzie tutaj moim zdaniem dużym wzmocnieniem, jeśli oczywiście wszystko się ułoży tak, jakbyśmy chcieli zdrowotnie. No to zdecydowanie okazało się, że najbliżej jest oczywiście Dominika, no ale to miejsce jakby z racji tego, że ja mam tylko 20 nazwisk z pola, no to nazwisko się nie pojawiło, aczkolwiek Dominika jest jakby najbliżej tego powołania, a jeśli prześledzimy sobie w ogóle wszystkie zawodniczki, które z SMS-u powołuje, to jednak to są piłkarki, które są w szerokiej kadrze, bo do tej pierwszej jedenastki, czy nawet takiej bym powiedziała osiemnastki, to na niektórych pozycjach, na początku oczywiście Ada Achcińska jeszcze jako piłkarka SMS-u wskoczyła do składu, Kasia Konat pojawiała się oczywiście, bo jest jedną ze środkowych obrończyń i tutaj jak widzimy pozostałe nazwiska jeszcze Rędzia i Kopińska, one oczywiście też się pojawiają, ale wszystko jak gdyby mamy też w tym aspekcie takiego dopełnienia, są to też zawodniczki, które uzupełniają tą taką bym powiedziała bazową kadrę, ale ja nie ukrywam, że to są też piłkarki, których my potrzebujemy, więc tutaj ja bym w żaden sposób nie myślała kategoriami, że one są poza tutaj kadrą. No, w tej 23 się nie zmieściły, a ja powiem inaczej. Ja robię wszystko w tej chwili, żeby mieć dwa równorzędne nazwiska na każdej pozycji, plus jeszcze alternatywę, bo jednak to, o czym sami mówicie, w każdym meczu ktoś wypada i tutaj ta taka, bym powiedziała, mocna 23 plus jeszcze zawodniczki, które w razie kolejnych problemów wychodzą i dają sobie radę, to jest to, co trzeba przede wszystkim zbudować, bo bardzo trudno funkcjonować na poziomie międzynarodowym, jeśli rzeczywiście nie masz tej szerokiej kadry. I myślę, że to nie jest jakiś większy problem, że dzisiaj określone nazwiska się nie pojawiły. Moim zdaniem też trzeba patrzeć na to z drugiej strony. Co trzeba zrobić, żebym to akurat ja była na miejscu tej piłkarki czy innej, po prostu. To pogadajmy też o tych zawodniczkach, które są powołane. Kajla Adamek, to jest ciekawa postać, myślę. Szeroko może jeszcze nie jest znana polskiemu kibicowi. Gdybyś mogła nam powiedzieć, Ina, dwa słowa o tej nowej zawodniczce w kadrze, która może zadebiutować. Jedna z dwóch powołanych. Kajla ma polskie korzenie, jest to piłkarka urodzona w Kanadzie, jej dziadkowie byli z Polski. Ona grała w lidze uniwersyteckiej w USA. Później grała na Teneryfie, więc tutaj wiemy, ta liga hiszpańska. No dzisiaj aktualnie Dama Svenska. Jest to piłkarka, która wzmocni nam przede wszystkim te pozycje bocznego obrońcy, czy skrzydłowej, czy wahadłowej przy zmianie ustawienia. Także jest to piłkarka, która ma nam
pomóc przede wszystkim w tych bocznych sektorach funkcjonować, ma ogromny potencjał, bo z tego, co obserwowaliśmy przez dłuższy czas, to piłkarka dobrze wyszkolona indywidualnie, przygotowana na pewno na trudy poziomu międzynarodowego. No i mam nadzieję, że tylko wzmocni w jakiś sposób rywalizację na pozycjach, które wymieniłam. Z drugiej strony jest to też dziewczyna, która, warto podkreślić, to ona od dłuższego czasu starała się o to, żeby dostać polski paszport. Różnego rodzaju formalne kwestie spowodowały, że to rzeczywiście trzeba było do niej dotrzeć i później pomóc to obywatelstwo otrzymać, trochę pewne rzeczy przyspieszyć. No ale dzisiaj udało się. No i cieszymy się, że pojawi się na tym zgrupowaniu, bo jednak nie udało się jej powołać w czerwcu. Wtedy mielibyśmy pewnie szerszy obraz i nie byłoby to takie zaskoczenie dla kibiców, kiedy też powoływałam inne zawodniczki, chociażby Sarę czy Tanię. Natomiast wtedy jeszcze te dokumenty nie były do końca uzupełnione i musieliśmy jeszcze kilka miesięcy poczekać. Dzisiaj mam nadzieję, że będzie miała też okazję pojawić się i jednak przedstawić szerszej publiczności, bo ta piłkarka jeszcze przed pandemią na pewno bardzo moim zdaniem się wyróżniała. Później troszeczkę ta cała sytuacja na świecie spowodowała, że ona wróciła do domu, tam były pewne przerwy, ale dzisiaj już wraca do dyspozycji i w tej lidze szwedzkiej także funkcjonuje bardzo dobrze, więc mamy nadzieję, że to będzie duże wzmocnienie. Nina, jeszcze odnośnie sytuacji związanej z Eweliną Kamczyk, bo kilka dni temu udzieliłaś wywiadu kanałowi Łączy Nas Piłka. Zostałaś tam zapytana o sytuację związaną właśnie z brakiem powołań dla Eweliny. Przedstawiłaś tam to, jak wyglądają jej mecze przedsezonowe, bo przypomnijmy, Liga Francuska zaczyna dopiero za kilka tygodni. No i Ewelina wczoraj opublikowała w swoich mediach społecznościowych oświadczenie i przedstawiła tam swoją wersję, że tu nie do końca się z tobą zgadza, jeżeli chodzi o fakty dotyczące tych meczów. Chcesz się do tego jakoś odnieść? Nie, słuchajcie, ja myślę, że jeżeli będę uważała, że sytuacja wymaga takiej potrzeby komunikacji, to na pewno skontaktuję się z samą zainteresowaną zawodniczką, ale nie publicznie, ponieważ uważam, że ta sytuacja i ta sprawa no nie ma najmniejszego sensu, żeby ją komentować. A tak jak powiedziałaś, ja wyraźnie wskazuję, odpowiadam na pytanie, które było zawarte w tym wywiadzie i ono niczego nie sugeruje złego, ani nie mówi niczego negatywnego, więc ja nie będę się do tego odnosić, bo uważam, że rzeczywiście takie sprawy można osobiście uregulować i po prostu. Albania i Kosowo to są nasi najbliżsi rywale. Na zakończenie tych eliminacji zagramy na arenie w Lublinie. Fajnie będzie też móc się pożegnać z tymi eliminacjami przed własną publicznością. I jeszcze jakieś założenia na to zgrupowanie sobie zakładasz? No bo wiemy, że te szanse na awans, no mówmy się, są iluzoryczne, matematyczne, więc pewnie to też taki czas, gdzie będzie można trochę poeksperymentować, sprawdzić jakieś inne rozwiązania? Wiesz co, ja przede wszystkim myślę, że zawsze trzeba grać do końca. My musimy się też nauczyć, że cuda się zdarzają albo inne rzeczy, ale oczywiście, tak jak powiedziałam na początku, każdy mecz jest nam potrzebny do przygotowania się na poziomie międzynarodowym. Każdy mecz jest początkiem kolejnego tego przyszłego meczu. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy w tych dwóch meczach zagrali z jakimś innym podejściem. Tak jak od początku powiedziałam, gdy koncentrujemy się na tym, co będzie za ileś tam miesięcy, tygodni, koncentrujmy się zawsze na najbliższym meczu. Czyli dzisiaj dla nas najważniejsza jest Albania, to dlatego między innymi dzisiaj też oglądamy mistrza Albanii w Lidze Mistrzyń, to dlatego chcemy przygotować się do tego meczu jak najlepiej. To też patrzymy na to, które piłkarki dzisiaj są w stanie oczywiście także w tych dwóch ostatnich meczach jeszcze raz do czegoś przekonać, jeszcze pokazać, czy ewentualnie one w tej reprezentacji mogą funkcjonować, czy nie. I oczywiście też będziemy chcieli zagrać
w tych meczach optymalnie i o najwyższą stawkę. No tutaj nie wyobrażam sobie, że będziemy eksperymentować. No nie, no to są kwalifikacje do Mistrzostw Świata. Ja zazwyczaj, jak zauważyliście, eksperymentuję w meczach towarzyskich, ale w meczach w takich, które przybliżają nas do czegoś, takie, które mają w jakiś sposób też pokazać, że jest ta walka do końca, że dla nas profesjonalizm jest kluczowy, że takie myślenie też i przygotowanie mentalne będzie tutaj istotne, bo czasami przyjdzie nam grać też ze słabszym przeciwnikiem ostatnie mecze, czy tam niżej notowanym, i może się okazać, że my nie skoncentrujemy się optymalnie. A dla mnie istotne jest, żeby to nasze przygotowanie mentalne było najważniejsze zawsze. I żebyśmy zawsze wiedzieli, że wychodząc na boisko dajemy z siebie optymalnie to, co dzisiaj możemy, i z drugiej strony chcemy grać jak najlepiej i mamy tego świadomość, że ten mecz jest najważniejszy. A co będzie potem, no to będziemy myśleli potem. Także to są dwa bardzo ważne mecze. Nina, mistrz Albanii właśnie zaczyna swój mecz, więc nie zatrzymuję cię, żebyś mogła obejrzeć. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Nina Patalon, selekcjonerka reprezentacji Polski, była naszym gościem. Dziękuję i zapraszam 6 do Lublina. Dołączamy się do tych zaproszeń. Będziemy przypominać oczywiście o tym meczu reprezentacji Polski. Fajnie będzie się pożegnać z tymi eliminacjami z przytupem, jeżeli chodzi o frekwencję, a może i także jeżeli chodzi o wynik. Nadia, jak tam reprezentacja Czarnogóry sobie radzi? Dobrze, chociaż nie tak, jak byśmy jeszcze chciały, żeby radziła. Wiadomo, no u nas jest trochę inna sytuacja. My też miałyśmy Rosję w grupie, która wiadomo została dyskwalifikowana, więc jakby ta szansa na awans była. Ostatnio przegrałyśmy właśnie mecz, który myślę, że tak decydował o tym, bo miałyśmy tyle samo punktów z Bośnią. Mecz kompletnie nam nie wyszedł, nie po naszej myśli, ale wiadomo, my też jesteśmy, że tak powiem, nasza sytuacja jest trochę inna. Bo jednak jesteśmy, że tak powiem, no, małym krajem z bardzo, bardzo trudną historią, więc jakby też jest ciężko znaleźć te zawodniczki. Wiadomo, one wszystkie są porozrzucane, grają za granicą, ale jakby nie jest to tak, jak jeszcze powinno wyglądać. Wiemy, że stać nas tutaj na jeszcze więcej i no, mamy nadzieję, że kiedyś nam się uda. Ciężko w Europie znaleźć miejsca, gdzie jest tak duży rozjazd pomiędzy kadrą mężczyzn a kobiet, jak w państwach byłej Jugosławii. Bo jak sobie spojrzymy na Skandynawię całą, Anglię, Francję, Hiszpanię, Niemcy. I męskie, i kobiece. Tak. A patrzymy na Chorwację, Serbię, na was patrzymy, Bośnię. To no, cała ta ściana wschodnia, jak spojrzymy od Polski w dół, czy też środek Europy, no to są państwa bez awansu na duże turnieje, a aczkolwiek trzeba powiedzieć, że jest pewne odbicie zauważalne w niektórych miejscach, bo Chorwacja czy Serbia w ostatnich latach przyspieszyły i chociażby zwycięstwo Serbii w meczu eliminacyjnym nad Niemkami to była wielka sensacja, więc coś tam się zmienia i może u was, Nadia, się też to jakoś przełoży. No, lata zaniedbań, tak trzeba ocenić. Tak, myślę, że no, zupełnie inna sprawa, jakby to była Jugosławia. No, bo to wszyscy wiemy, ale no, tak jak mówiliście, ani w Serbii to nie wyglądało lepiej, ani w Chorwacji. U nas tak samo, chociaż teraz oczywiście mogę to pochwalić, bo to idzie wszystko do góry i jest na pewno lepiej niż wyglądało. No, też w tych eliminacjach zaczęłyśmy łapać pierwsze punkty i myślę, że no, z tego też no, gdzieś tam jesteśmy naprawdę zadowolone, bo jakby wcześniej tak nie było. Mamy, że tak powiem, dobry skład, ale jeśli już wypadnie jedna zawodniczka, druga, trzecia, no to już są problemy, a wiadomo, nie na każdym zgrupowaniu one wszystkie są. Ciebie teraz nie będzie na przykład. No nie, niestety nie, więc trzymam tutaj mocno kciuki za nich i mam nadzieję, że uda im się wygrać. Będziemy też spoglądać oczywiście na czarnogórską piłkę kobiecą. Dobijamy już do końca. Nadia, jeszcze jest prośba. Tutaj z realizatorki dostałem prośbę, żebyś pozdrowiła swoich bliskich w ojczystym języku, bo podobno oglądają dzisiejszy odcinek. Więc masz teraz okazję, żeby powiedzieć do nich do kamery jakieś dwa słowa.
A muszę po swojemu? Nie, jak się czujesz? Możesz powiedzieć po polsku, jeżeli chcesz, ale wiesz, czarnogórski język w magazynie piłki kobiecej to byłoby też coś ciekawego. Nie przygotowałam się na to, więc muszę tutaj przyznać, że lepiej rozmawiam po polsku, niż po swojemu. Już nasza, tak? Jesteś po prostu. Więc no oczywiście, moja mamusia ogląda, więc tutaj ją pozdrawiam i całuję mocno. My też się oczywiście dołączamy do tych pozdrowień. No ja po czarnogórsku nie mówię, Asia, może ty ewentualnie. Nie, ale byłam na wakacjach w Kotorze. Zachwycona jestem tym miejscem. Mhm. Polecam wszystkim. Jakieś słówko ci zapadło z Czarnogóry? Jakiegoś się nauczyłaś? Nie. Okej, okay, dobra. Słuchajcie, język kotorski, język czarnogórski to nie tutaj. Jednak dzisiaj Nadia Stanowicz, reprezentantka Czarnogóry, była naszym gościem. Nadia, bardzo dziękuję. Ja również dziękuję za zaproszenie. Zachęcamy kibiców do oglądania wtorkowego meczu w TVP Sport o godzinie 16. Tak, oczywiście o godzinie 16, tak. Dokładnie. Zgadza się. Więc fajna okazja, żeby zobaczyć kawałek dobrej piłki. Asia Tokarska, bardzo dziękuję. Magazyn Piłki Kobiecej oczywiście za tydzień na kanale sportowym. Oglądajcie kobiecą, wspierajcie kobiecą. No i do zobaczenia za tydzień. Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.